Witam w kolejnym odcinku poranka muzycznego. Jest to pierwszy odcinek w tym roku po długiej przerwie. No i dzisiaj akurat nie będę pokazywał jakiegoś tam utworu, piosenki. Nagram po prostu filmik o tym, od czego powinienem zacząć, a mianowicie jak grać akordy durowe. No właśnie, zrobię ten filmik, jak grać akordy molowe, ale to innym razem. Dzisiaj wezmę się za akordy durowe, pokażę, jak się gra akordy durowe dla lewej ręki, no bo przeważnie akordy gramy lewą ręką. Wczoraj sobie przygotowałem tutaj taką krótką tablicę akordów. Aha, mam jeszcze, zanim przejdę do akordów, pokażę tutaj dźwięki, bo ważne są też nazwy dźwięków. C, D, E, F, G, A, H i C2. I z powrotem. C2, H, A, G, F, E, D, C. Czyli to jest normalnie gamma. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tak jak tutaj pokazane jest na tej tablicy, którą wczoraj przygotowałem, o, mamy C środkowe. I C środkowe jest. To jest dźwięk C. Widzimy klucz wiolinowy. Jest to grupa wiolinowa. Natomiast od C środkowego poniżej, czyli do, si, la, sol, fa, mi, re, re, do. To jest pierwsza grupa basowa. Czyli jak widzimy, się środkowe jest tutaj i tu idą dźwięki w dół. Jest klucz basowy i mamy C, D, E, F, G, A, H. Se środkowe, no i tu jest grupa wiolinowa. Dobra, przejdziemy. Mam nadzieję, że to jasne. Przejdziemy teraz do poszczególnych akordów. Ja sobie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć akordów durowych wybrałem. Dobra, na początek C-dur. Widzimy, żeby zagrać C-dur, musimy nacisnąć klawisz C, E i G. To jedziemy. C, E i G. I to jest nasz C-dur. Jeszcze raz. C, E i G. Dobrze. Następny akord, jaki przygotowałem, to F-dur. Do jego zagrania musimy nacisnąć klawisze F, A i C. F, A i C. Jeszcze raz. F, A i C. Kolejny akord to jest G dur. Do jego zagrania musimy nacisnąć G, H i D. To jedziemy. G, H i D. Jeszcze raz. G, H i D. Dobrze, dobrze. Kolejny akord to jest D dur. I do jego zagrania musimy użyć czarnego klawisza. Akord D dur. Przyciskamy klawisz D, klawisz Fis i klawisz A.
Pokażę. D. Klawisz FIS, czyli to jest czarny klawisz. Ten. Pomiędzy F a G. Czarny klawisz FIS i A. Jest, teraz pokażę. D, FIS i A. O, i to jest D-dur. I ostatni klawisz, ostatni akord, jaki sobie przygotowałem, to jest B-dur. B-dur. Dlatego B-dur, no bo ten klawisz tutaj czarny, jak jest dźwięk H, pół tonu niżej od H, to jest dźwięk B. Dlatego B-dur. Do zagrania akordu B-dur użyjemy klawisza B, klawisza D i klawisza F. B, D i F. Jeszcze raz. B, D i F. O. Dobrze. Co ważne dalej. Jak gramy akordy durowe, należy zawsze pamiętać, dowolnie jaki to byłby akord, pomiędzy piątym a trzecim palcem zostawiamy trzy dźwięki. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz pokażę. Pomiędzy piątym a trzecim palcem zostawiamy trzy dźwięki. Raz, dwa, trzy. A pomiędzy drugim, pomiędzy trzecim a pierwszym palcem zostawiamy dwa dźwięki. Raz, dwa. Dwa dźwięki puste są. Raz, dwa. Raz, dwa. O. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I tak jest dowolnie, jaki akord byśmy grali. Zawsze pomiędzy piątym palcem a trzecim zostawiamy dwa dźwięki. Pomiędzy trzecim palcem a pierwszym zostawiamy dwa. Jeszcze raz. Pomiędzy piątym a trzecim zostawiamy trzy dźwięki, a pomiędzy trzecim a pierwszym zostawiamy dwa dźwięki. Dobrze, to jeszcze pokażę w jaki sposób, bo to nie jest jedyny sposób, jaki można grać akordy. Akordy możemy grać w dowolnej kolejności, grając poszczególne dźwięki, niekoniecznie to w przypadku C-dur, niekoniecznie to jest C, E i G, bo możemy zagrać w takiej kolejności E, G i C. I to też będzie C-dur. Albo G, C i E. Też C-dur. I jeszcze raz pokażę. Test C, E, G, albo E, G, C, albo G, C, E. W przypadku D-dur, no to wiadomo, będzie to G, H, D, albo H, D, G, albo D, G, H. W przypadku F-dur to będzie no to F, A, C albo A, C, F albo C, F, A. W przypadku D-dur no to wiadomo D, FIS, A albo FIS, A, D albo A, D, FIS. No i w przypadku B-dur, B-dura to będzie B, D, F, albo D, F, B, albo F, B, D.
Tak też można grać. Dobra, w tym odcinku będzie na tyle. 10 minut zajęło. Miałem nadzieję, że to będzie krócej trwało, no ale 10-minutowy filmik i pokazuję prawie 5 akordów durowy. Dobra, to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam i hej.